Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Polska mówi dziś o ważnych sprawach. Ze mną gość Sylwia Sitkowska, przystań psychologiczna. Witam Ciebie. Cześć. Sylwia, wiosna, wszystko się budzi, pięknie jest. Również budzą się w nas uczucia, miłość. Niejednokrotnie to jest nietrafiona miłość. Czy możemy obronić się przed taką złą, toksyczną miłością? Optymistyczna wersja, czy taka prawdziwa? Taka prawdziwa. Wiesz co, jest z tym duży problem, dlatego że jak już się zafascynujemy kimś, no zaczyna się od fascynacji. Wytwarza się feleotelanina, czyli nasz mózg zaczyna wytwarzać takie hormony, które powodują, że zalewa nas to i my kompletnie już nie widzimy, co jest dla nas okej, co nie jest okej. Funkcjonujemy, ten hormon jest podobny w działaniu do amfetaminy, tylko tyle, że koncentrujemy się na naszym obiekcie. Staramy się znaleźć zaocznie, nieświadomie, podświadomie, cechy wspólne, co nas łączy, że my jesteśmy tacy sami, albo że jesteśmy w ogóle zupełnie różni, jakie to jest wspaniałe. Natomiast to się dzieje tak jakby poza nami. I bardzo trudno jest obronić się przed takim zalewem hormonów. Myślę sobie, że osoby, które są bardzo mocno poblokowane i nie dopuszczają do siebie bliżej innych osób, to są te osoby, które mogą się nie zakochać. Natomiast jeżeli się zakochamy w nieodpowiedniej osobie, ja się śmieję, że wiesz, praca z zakochanymi to jest najgorsza praca, najtrudniejsza, bo my możemy spędzić 100 sesji i rozmawiać o różnych rzeczach i one na rozum nawet wiedzą wszystko, natomiast w emocjach tam no, nie jesteśmy w stanie tego ruszyć, nie? Bo one są tak mocno gdzieś zaangażowane w to, że ślepo głusi. No dobrze, ale to jak myśleć, co myśleć? Czy w jakiś sposób starać się dopuszczać do siebie taką myśl, okej, spokojnie, jest wiosna, zaraz mi przyjdzie, nie popadaj, nie wiem. No dokładnie, tylko bym to troszeczkę bym to przedłużyła, znaczy jest wiosna, za 3 do 5 wiosen mi przejdzie, bo mniej więcej tyle utrzymuje się ten stan w naszym organizmie. A no właśnie, ile przepraszam, się utrzymuje? Tak, 3 do 5 lat. 3 do 5 lat jedziemy na takim autopilocie. Naukowcy zrobili badania, zresztą polscy naukowcy sfalsyfikowali je. Profesor Wojciechowska napisał bardzo fajną książkę Psychologia miłości. I tam ta miłość jest rozłożona na części pierwsze. No i jest tak, że to w pewnym momencie mija. Czyli ten pierwszy okres jest po to, żebyśmy... To są takie fundamenty. Jak budujesz dom, to masz te fundamenty. Fascynacja, zakochanie, te 3 do 5 lat jest po to, żebyśmy zbudowali fundamenty, bo jak to minie, te hormony przestaną w nas działać, żebyśmy byli w stanie dalej budować ten dom już intencyjnie, czyli kocham Cię, bo tak zdecydowałem, a nie kocham Cię, bo nie mogę bez Ciebie żyć, bo w ogóle jak widzę Cię, to aż tam w środku mam ciarę. Czyli jak się zakochamy w nieodpowiedniej osobie, co się zdarza dosyć często wielu z nas, no można albo to odciąć jakąś taką grubą krechą, pocierpieć 2-3 miesiące, bo to też z reguły nie trwa jakoś dużo, dużo dłużej. Ten pierwszy rzut cierpienia nie trwa dłużej niż te 2-3 miesiące. Później zaczynamy wstawać na nogi, w dalszym ciągu tej osoby nam brakuje i w dalszym ciągu jesteśmy w żałobie, ale jest to jeden sposób. No drugi sposób to po prostu przeczekać, tylko tyle, że w trakcie tego czasu, wiesz, często dochodzą nowe cegiełki, nowe klocuszki i później trudniej się wycofać, więc no w takiej sytuacji dobrze jest uruchomić ten rozum, porozmawiać z bliskimi, z terapeutą, ze sobą, zobaczyć te koszta, które niesiemy z racji tej relacji, która nie jest dla nas dobra. No i ja jestem zwolennikiem szybkich, krótkich cięć w takiej sytuacji, jak już zorientujemy się, że ta relacja po prostu nas gdzieś ciągnie w dół, a nie dodaje nam skrzydeł. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć uruchomienia tego zdrowego rozsądku i aby te wszystkie miłości były trafione. Dziękuję bardzo. Dzięki. Moim i Państwa gościem była Sylwia Sitkowska, przystań psychologiczna.